Ej, dokładnie tak. To był Naiba Music, ostatni utwór, jaki dzisiaj zaprezentowaliśmy z płyty Kurt Lawson. Mam nadzieję, że pojawiające się kolejne teledyski, włącznie z Najara się Marią, które gdzieś tam niestety zniknęło i nie dotarło do nas, to będzie się podsuwać jeszcze jakieś ocenzurowane. Planujecie jeszcze jakieś klipy do tej płyty? Nie, bez sensu. Nie, no bez sensu. Teraz... nie planujemy. Trzy klipy robią zewnętrzne ekipy. Trzy klipy robią zewnętrzne ekipy. Trzy klipy zewnętrzne ekipy. To elegancko. Czyli możemy się spodziewać czegoś innego po prostu po tych teledyskach, bo z Gibus przyzwyczaił nas inne spojrzenie na świat. A jedna do czego? Jedna jest ekipa z Wrocławia, jedna ekipa jest z Krakowa, trzecia ekipa jest z P-Miasta. Z P-Miasta, no proszę, no proszę. Ciekawe, czy tam nie będą mieli później ochrzanu. Z tego co wiem, część ujęć ma być kręcona właśnie tam. Damn, ryzyko. Ryzykujesz, Jacek. Nie, bo to w studiu, no to nie będzie widzieć, bo ten, wiesz, no bądźmy normalnymi ludźmi. Nie, no przecież mordeczko, no ja doskonale zdaję sobie sprawę. A do jakich utworów będą? Może zdradzić, czy teraz, nie chcesz jeszcze? W pierwszy, który kręcimy, to jest Twek, Zablem, Streetwear jest kręcony i Come On. Fajne utwory. Takie, żeby były różne. Kapitalne. Ale wy je wybraliście, czy na przykład zastanowiliście jakieś... Nie, Streetwear, bo Streetwear mieliśmy kręcić i pojawiła się opcja nakręcenia, więc przybiliśmy się na to. Twek uznałem, że będzie fajne, ponieważ jest bardzo się zdarza na koncertach ten kawałek. Potem Abel również. Abel właśnie, dokładnie. Dlatego Abel z nami jedzie teraz na koncerty do Białegostoku i Krakowa w ten weekend. I w Krakowie kręcimy ten klip Twek z Patem, Podcastą, skojarzysz. Pokojarzysz oczywiście, Evil Eye, ekipa. Jak najbardziej. Fajne ziomki. No to fajnie. No a Come On kręcimy, nie wiem jeszcze czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, ale tam generalnie taki Come On jest pomysł. Generalnie też Come będzie On na pewno klip do J23. A potem zobaczymy, wiesz, kręcenie klipów jest fajne, bo jakby ten proces robienia ich jest fajny, zwłaszcza tych, co robiliśmy u nas w studiu, nie? No tak, 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 to prawda. No, rodzinna atmosfera, przyjemna. Niezbyt lubię to bujanie się tam przed kamerą, prawda? No ale to trzeba, no. Uwierzyć, ale niezbyt zrobić to robotę. Ja to nie wierzę w to do dzisiaj. Ja też, tak lubisz się bujać, może tak się bujesz na tych klipach, ale, że nikt ci w to nie uwierzy. Ale kręcenie klipów ma jeden zasadniczy plus. Uczysz się tekstu. Tak, dokładnie. A, ty miałem właśnie zapytać. To jest fajne. Chociaż widzisz, stary lis. No właśnie, chociaż w tym wypadku no. Też stwierdziłem, że miałem o to zapytać, ale mówię, na pewno znasz przy nagrywaniu płyty. Dobra, posłuchajcie, moi drodzy, mamy trzy płyty Tedasa, Kurt Rolson do rozdania. Musicie napisać po prostu, dlaczego bardzo chcecie mieć płytę TDF-a i Sermicha, ponieważ żadnego pytania konkretnego nie możemy zadać. A ja bym zadał konkretne pytanie. Który z tych kawałków trzech, co wymieniłem? Znaczy inaczej, który kawałek nagraliśmy pierwszy na płytę Kurt Rolson i wymieniłem tytuł wśród tych trzech? To ty zadałeś, ja nie znam, bo ja nie mogę. Świetne ja w dalszym ciągu ponawiam. Z półtorej godziny cofnąć. Nie, teraz wymieniłem tytuł wszystkich trzech klipów. Sorry, nie słuchałem, zasłuchałem się Babdula. Trzy klipów, które kręcimy, świetny klik wykonał. Ten kawałek. Trzy płyty piszcie na 70044, 70044. Oprócz tego chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj jest premiera Eldo nowej płyty, czyli Chi. Prawdopodobnie za dwa tygodnie pojawi się u nas ten oto artysta i pogadamy również o rapie. Troszkę. Panowie, ile mamy czasu? 3-8. Koncerty najbliższe. 10. Bo wspomniałeś teraz o tych koncertach, ale powiedz... Białystok najbliższy piątek, w sobotę w Krakowie. A potem nie pamiętam. Wszystko jest na Facebooku. Wszystko jest na stronie. Na Facebooku. Albo na Wielkiej Oł? Na pewno są na Wielkiej Oł i na TD. Na pewno jest koncert niedługo w Katowicach. I jakby tutaj żyję tą myślą, bo koncerty w Mega Klubie są zawsze są mega. To prawda. No i wiem, że w Katowicach też zawsze jest fajne przyjęcie i wiem, że Katowice i Mega Klub czekają na ten koncert, więc jaram się, że tam jedziemy. Kurde, mam nadzieję, może że z nami będzie mógł pojechać. No właśnie miałem pytanie też, czy jeździsz na jakieś koncerty? Nie, jeździłem, jak grałeś w składzie Potwierdzone Info. Tak. Był DJ-em. Tak. Bawiłeś się świetnie? Stary, jestem jednym z lepszych DJ-i. Mam fast trackera w dzisiejszych czasach, wiesz, żeby być DJ-em nie trzeba nic. No, więc no właśnie, wiesz, ja też dlaczego ja mógłbym nim nie być? Gram jako DJ, we Wrocławiu gram jako DJ i bawiłem się cudownie, ale grałem normalnie i Abdul mi wszystko wytłumaczył. No to zasz temat, stary, no. Ty, przecież my też z Grybusem gramy jako DJ u nas na imprezach, prawda? No i to, ale to są ale z TDF-em jeżdżę wybiórczo, stary, co fajnie jest jakiś koncert, to jeżdżę po prostu towarzysko, wiesz, wspieram go mentalnie, to jakieś na scenie, tak, strzelam kciuki. Tak, po prostu nie... Jaki klucz doboru tych koncertów jest, to ci nie powiem, ale... Mogę ci powiedzieć po programie. To powiesz, Jacek. Po prostu on ma pendrive'a z kawałkiem, wykąpie cię z Sermichem i lubi go opuszczać. Jacek, no ostatnie pytanie, bo już musimy kończyć. Myślę, że tak na koniec. Czy możemy się spodziewać jakiegoś bucha następnego? Czy to zamierzasz? Po programie. Ja dziękuję. Miałem taki pomysł. Może do niego powrócę, tak? Jakby, wiesz, moja chęć nagrywania
jakiś tam... Jeżeli miałbym robić coś takiego jak DJ Buch, to tylko na zasadzie takiej, że zrobimy to pod bity amerykańskie. No oczywiście. I jakiś, na jakimś patencie, tak? Że albo tak robił kawałki, żeby były podobne do oryginałów, albo... Hanna Montana. A fajnie było, jakby się obniżał wokal. Discovery. Ona zna wspólne, no już masz. I obniżony natomiast wokal. Najfajniej, znaczy zrobiłbym DJ Bucha, gdybym mógł zrobić to na polskich bitach. Mhm. Ale ze względu na wiadome rzeczy, nie mogę zrobić tego na polskich bitach. Myślę, żebyś się dogadał. No, zależy na jakie bity. No zależy na jakie bity, oczywiście, że tak. Nie wiem. Na amerykańskie. Zobaczymy, no, jeżeli by się pojawił DJ Buch, to się dowiecie. Dobra, tego. To na pewno się dowiemy. A DBL ze Zgrybusem? Nagrywamy sobie plany? Turystycznie czasami kawałki, tak samo jak nagrywamy z Ablem. Mamy tam jakieś ze Zgrybusem kawałki nagrane w międzyczasie powstawania płyty Kurt Rolson. Mhm. Co się z nimi stanie, zobaczymy, czy będą jakieś wrzucone, w pakiecie z Eurobiznesem. Ale mamy tych kawałków przecież nagranych poza tym, co jest na tej płycie, mamy mnóstwo. Przecież tu jest kawałek jeden z Ablem, nagraliśmy cztery, tak? Aha. Czym jeden z Mopsem. No to. Stąd też może zrobimy jakąś epkę taką undergroundową, w sensie niedostępną masowo z Ablem. Te z Grywusem też nagrywamy, bo z Grywus też nagrywa jakieś swoje tam historie cloudowe, takie bardziej. Tak jest. Ma być. To jest artysta, to jest poeta, pozdrawiamy z Grywka. Pozdro, z gier. Ale wiesz jak jest. No wiem jak jest, studio żyje swoim życiem, tak? I po prostu jak, może być tak, że na przykład Michu będzie miał dużo roboty z ludźmi, którzy tam chcą z nim współpracować, a nie oszukujmy się, nie jeden by chciał, prawda? Więc jak Michu będzie zawalony robotą, teraz robią płytę, Michu produkuje płytę z Patrasem, czy tam dogląda w dużej mierze tych kawałków, nie? Z Dioksem. Więc jak Michu będzie zajęty, to ja mam potrzebę nagrywania, więc coś będę nagrywał. Czy będę nagrywał to z Ablem, czy ze Zgrywusem, czy sam na bitach amerykańskich wyjdzie DJ Buch? Nie wiem, stary. Nie wiadomo. No dobra, ja jeszcze tylko odpowiem na ostatnie pytanie. Większości słuchaczy, którzy zadali mi to pytanie, numer kiedy solowa płyta, tak już powiedziałem, że jeszcze nie wiadomo, ale mam nadzieję, że w tym roku. W tym roku, nie? Ale nie również kiedy. Powiedziałem. Ale również pytałem się, kiedy WFD, więc muszę automatycznie powiedzieć, jak nagram solową płytę, będzie WFD. Jak nagram czyli w przyszłym płytę, roku. No, to możemy czyli w przyszłym roku. W przyszły rok, 2015. No nie rozpędzajmy się tak oczywiście, ale możemy założyć. Ale czy ty w ogóle wyobrażasz sobie sytuację, kiedy nagrywamy płytę waszego deszczu po płycie Kurt Rolson i tam wiesz, to. Te biciki takie tam, wiesz. Jakie biciki? To master zrobi, dopasuje się. No, do odpowiedniego klimatu. Warszawski grat chyba. Dobra. Okej, kończymy. Z wiertarami. Panowie, burza biorąc. Krótkie słowo na koniec. Co? Krótkie słowo na koniec dla słuchaczy. Jacek. Krótkie, naprawdę krótkie. Mamy bardzo mało czasu. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że będziecie. Nie bójcie się mówić tego, co myślicie i robić tego po prostu, co powinniście robić. Je, przesłanie. A ja się cieszę, że jest was coraz więcej i że jesteście coraz bardziej otwarci na nowe rzeczy. To mnie cieszy jeszcze bardziej. I ogólnie się cieszę, że jesteście. To naprawdę dużo dla nas. Fajnie, że też tu mogliśmy być. Ja się cieszę też, że wy byliście tutaj. Tak? My się też cieszymy. Za każdym razem. Bardzo fajnie. Się cieszę, że byliście. Dobra, dziękuję. Moimi gośćmi byli Ser Michu, TDF, za gramofonami stał... DJ Abdul. DJ Abdul, który za dużo dzisiaj nie pogadał, ale on robił swoje Abdul. Na gramofonach. Pozdrawiamy Pafa, no, który nas słucha, który zrobił świetny remix. Ser Michu. CMRT. Trzymaj się, Paf. Polskie Radio 4. No i oczywiście do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.